Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. W ostatnim odcinku z serii omówiliśmy sobie działanie i funkcje warstwy sieciowej modelu OSI. Poznaliśmy też najpopularniejsze protokoły działające w tej warstwie. Przyszedł czas, abyście dowiedzieli się, jakie działania wykonuje kolejna warstwa modelu: warstwa łącza danych określająca, w jaki sposób dane z warstw wyższych przekazywane są do nośnika, czyli do medium transmisyjnego. Mówiąc wprost, jak dane trafiają do kabla sieciowego. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich purystów elektryków, którzy co jakiś czas piszą w komentarzach, że nie powinienem używać terminu kabel, tylko przewód. Puryści elektrycy, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla administratora sieci czy medium będziemy nazywać kablem czy przewodem. Odcinek uzupełnimy sobie o wyjaśnienie czym jest protokół ARP, a także dokonamy charakterystyki najpopularniejszego chyba obecnie standardu sieciowego, jakim jest Ethernet. Zaczynamy. Główną i zasadniczą rolą warstwy łącza danych jest zapewnienie warstwom górnym dostępu do medium transmisyjnego. Dane, które wędrują w dół stosu, przechodząc poprzez poszczególne warstwy, muszą w pewnym momencie w jakiś sposób zostać dostarczone do nośnika danych, dzięki któremu dotrą do celu, czyli do hosta odbierającego dane. W teorii jest to dość prosta i oczywista sprawa. W praktyce jednak w związku z tym, że protokoły tej warstwy mogą obsługiwać komunikację zarówno w sieciach lokalnych, czyli w sieciach LAN, jak również w sieciach rozległych, czyli WAN, dodatkowo z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych, temat staje się troszkę bardziej złożony. Chodzi o to, że każdy ze standardów czy protokołów tej warstwy nieco inaczej realizuje jej funkcję. Ale spokojnie. Na potrzeby tego kursu nie będziemy zgłębiać się w szczegóły każdego standardu z osobna i nie będziemy omawiać realizacji funkcji warstwy łącza danych przez nie wszystkie. Skupimy się na tematyce uogólniając pewne zagadnienia. Unikniemy wtedy zamieszania, jakie może zrodzić się w Waszych głowach z powodu zbyt dużej ilości informacji naraz. No bo przecież nie o to chodzi. Jak w każdym aspekcie sieci temat można rozbijać na atomy i omawiać go bardzo, bardzo szczegółowo, ale uważam, że na tym poziomie nie ma to większego sensu. Omówiona w poprzednim odcinku kursu warstwa sieciowa w procesie enkapsulacji opatrywała segmenty odebrane z warstwy transportowej adresami IP, tworząc pakiety. Pakiety te, zanim zostaną wysłane do hosta docelowego, trafiają do warstwy łącza danych, poprzez którą następnie przekazane zostają do medium transmisyjnego. Zanim to jednak nastąpi, pakiety opatrywane są kolejnymi informacjami sterującymi. Tym razem są to adresy fizyczne urządzeń, czyli 48-bitowe adresy MAC. Wówczas pakiety stają się ramkami i to właśnie te ramki trafiają dopiero do medium w celu ich dalszego przesłania. Na temat budowy i sposobu zapisu adresów MAC była już mowa w poprzednich odcinkach, nie będę już powielał tych informacji. Dodam tylko, że adresy te nadawane są na etapie tworzenia karty i zapisywane w pamięci ROM. Pamięć ROM, jak wiemy, to pamięć tylko do odczytu, tak więc nie da się zmienić nadanego adresu na poziomie samej karty, na poziomie sprzętowym. Da się natomiast taki adres zmienić na poziomie systemowym urządzenia, np. w systemie operacyjnym. Sama warstwa łącza danych jest można powiedzieć pośrednikiem pomiędzy mediami transmisyjnymi a oprogramowaniem sieciowym. W przypadku urządzeń końcowych, czyli komputerów, serwerów czy telefonów, jest to jedyna warstwa implementowana nie tylko w obszarze programowym, ale również w obszarze sprzętowym. Fizycznym odzwierciedleniem warstwy łącza danych są wspomniane karty sieciowe, które mamy zainstalowane w naszych urządzeniach. Karty te stanowią interfejs pomiędzy oprogramowaniem sieciowym a medium transmisyjnym. W związku z tym, że warstwa łącza danych działa na dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie sprzętowej i programowej, jej funkcje i zadania również podzielone zostały na dwa mniejsze elementy. Na dwie mniejsze nazwijmy to podwarstwy. Pierwsza z nich to podwarstwa Logical Link Control, druga z kolei to podwarstwa Media Access Control. Podwarstwa LLC umieszcza w ramkach informacje o stosowanym protokole warstwy sieci, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tego samego medium transmisyjnego i karty sieciowej dla różnych protokołów warstwy sieci, takich jak IPv4, IPv6 czy IPX. Jej funkcje w komputerze spełnia sterownik karty sieciowej. Podwarstwa MAC natomiast określa zasady dostępu do medium i wykonuje funkcję adresowania. Pamiętacie pierwszy odcinek i metody dostępu do łącza oraz topologie logiczne? Metody dostępu do łącza to są właśnie metody MAC, a topologie logiczne określają, jaka konkretnie metoda MAC jest używana. Podsumowując, warstwa łącza danych odbiera dane z warstwy sieci i w procesie enkapsulacji tworzy ramki możliwe do przesłania przez medium transmisyjne oraz nadaje im adresy fizyczne. Jest ona również odpowiedzialna za kontrolę dostępu do medium poprzez stosowanie odpowiednich metod Mac. Implementację tej warstwy znajdziemy na urządzeniach końcowych takich jak komputery, ale również w routerach i przełącznikach. Zanim prześledzimy realizację komunikacji z wykorzystaniem tej warstwy, warto jeszcze na chwilkę się zatrzymać i omówić budowę typowej ramki warstwy drugiej. Jak powiedziałem na początku, istnieje wiele rozwiązań i wiele standardów sieciowych. Mamy standard Ethernet, mamy sieci bezprzewodowe, mamy w końcu wiele protokołów sieciowych działających w sieciach WAN, takich jak chociażby protokół Frame Relay. Dlatego też nie istnieje coś takiego jak uniwersalna ramka. Każdy standard sieciowy dysponuje swoją ramką, która specyficzna jest dla jednego konkretnego rozwiązania. Starając się uogólniać to zagadnienie, możemy przyjąć, że typowa ramka warstwy drugiej składa się z trzech głównych części. Z nagłówka, zawierającego informacje sterujące takie jak adresy fizyczne oraz sygnał początku ramki, z danych, czyli pakietów pochodzących z warstwy sieci oraz ze stopki, zawierającej informacje o końcu ramki i sumę kontrolną. W dalszej części odcinka, kiedy omawiać będziemy standard Ethernet, pokażę dokładnie, jak wygląda ramka dla tego standardu. Teraz natomiast przeanalizujmy proces komunikacji pomiędzy urządzeniami, skupiając się na funkcjach warstwy łącza danych. Przyjmijmy, że nasz komputer wysyła zapytanie do serwera www. znajdującego się w odległej sieci. Dane wysyłające takie zapytanie wcześniej już zostały w procesie enkapsulacji wyposażone w numery portów aplikacji, a także w adresy logiczne, czyli adresy IP komputera oraz serwera, no i stały się pakietem. Zanim pakiet trafi do medium, warstwa łącza danych musi utworzyć ramkę z odpowiednimi adresami MAC, nadawcy i odbiorcy takiej ramki. W przypadku adresu MAC nadawcy sprawa jest oczywista. Będzie to po prostu MAC adres naszego komputera. Ale co z adresem hosta docelowego? No to już sprawa nie jest taka oczywista. Część z Was z pewnością powie, że w polu docelowy adres MAC należy umieścić adres MAC serwera www. No i to jest logiczna odpowiedź, no bo skoro adresatem danych jest serwer, no to właśnie adres MAC jego karty sieciowej powinien zostać umieszczony w tym polu. Ale tutaj pojawia się mały problem. Komputer, jeśli nie jest w tej samej sieci co serwer, nie jest w stanie dowiedzieć się, jaki adres MAC ma jego karta sieciowa. Nie ma takiej możliwości jest to technicznie niewykonalne. Dlaczego? No dlatego, że adresy MAC służą do komunikacji tylko w obrębie jednej danej sieci i nie wychodzą poza jej obszar. W związku z tym w polu ramki zawierającej docelowy adres MAC zapisany zostanie adres MAC interfejsu routera, do którego podłączony jest nasz komputer. I właśnie tam trafi najpierw nasza ramka. Co dalej? Dalej router dokona dekapsulacji ramki, tak aby odczytać adres IP urządzenia, do którego adresowane są dane. Po odczytaniu adresu IP z pakietu porówna ten adres IP ze swoimi wpisami w tablicy routingu. W tablicy routingu odnajdzie wpis informujący, że do sieci, w której pracuje serwer, prowadzi trasa przez ten drugi router. Wówczas utworzy nową ramkę, w której adresem źródłowym będzie już adres MAC interfejsu, poprzez który łączy się z tym drugim routerem, a docelowym adresem MAC będzie właśnie MAC adres tego routera. Ramka następnie trafia poprzez medium do tego drugiego routera, który ponownie dokonuje dekapsulacji ramki, aby odczytać adres IP. Stwierdza, że nie on jest adresatem danych, tylko urządzenie, które pracuje w sieci bezpośrednio do niego podłączonej. Tak więc ponownie następuje proces enkapsulacji, realizowany tym razem przez ten drugi router. Tym razem w polach adresów MAC umieszcza on adres MAC swojego drugiego interfejsu jako adres źródłowy oraz adres MAC serwera jako adres docelowy. Ramka w ten sposób przygotowana przesyłana jest do serwera, który również dokonuje jej dekapsulacji. Tym razem jednak jest to urządzenie, do którego kierowane są dane, tak więc dokonuje ich analizy. Sprawdza, czy posiada zasób żądany przez klienta. I przygotowuje dane do wysłania. Odpowiedź serwera opatrywana jest w warstwie transportowej numerami portów aplikacji, w warstwie sieciowej adresami IP, a w warstwie łącza danych adresami Mac i przekazywana jest do medium transmisyjnego. Oczywiście po drodze następuje kilkukrotny proces enkapsulacji i dekapsulacji, tak aby można było dodawać odpowiednie adresy Mac na każdym z etapów. Na koniec dane trafiają do komputera, który dokonuje dekapsulacji danych, co w konsekwencji pozwala za pomocą przeglądarki wyświetlić stronę www. Teraz już wiecie, dlaczego proces komunikacji sieciowej jest tak skomplikowany i złożony, i dlaczego na samym początku nie dało się go omówić w sposób bardzo szczegółowy. Na każdym etapie w każdej z warstw dzieje się tak dużo, że analizę i omawianie komunikacji trzeba rozbić na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia elementy. Zanim przejdziemy do omawiania wspomnianego przeze mnie na początku standardu Ethernet, musimy jeszcze omówić, w jaki sposób urządzenia zdobywają informacje o adresach MAC i innych urządzeń pracujących w tych samych sieciach. Jeśli wysyłamy dane z jednego urządzenia do drugiego, to albo znamy jego adres IP, albo nazwę domenową, co pozwala nam taką transmisję wykonać. Gorzej jest już z adresami MAC. Na ich podstawie my, użytkownicy sieci, nie definiujemy odbiorców danych. To dzieje się poza nami. W sieciach komputerowych opartych na protokole IPv4 do uzyskiwania informacji o adresie MAC danego urządzenia służy protokół zwany ARP. Cóż to takiego? No ARP to nic innego jak mechanizm pozwalający na odwzorowanie adresu logicznego, czyli adresu IP, na adres fizyczny, czyli adres MAC. Jak to działa? Już tłumaczę. Komputer chcąc przesłać dane do innego urządzenia, zna jego IP, ale nie zna adresu MAC. Aby ten adres poznać, komputer będący nadawcą danych, zanim te konkretne dane wyśle, tworzy tak zwaną rozgłoszeniową ramkę. W polu adresu źródłowego takiej ramki zapisywany jest adres komputera, który przygotował taką ramkę. A w polu adresu docelowego rozgłoszeniowy adres MAC, który składa się z samych liter F. Dokładnie tak jak widzicie to na ekranie. Przypominam, że MAC adres zapisywany jest w notacji szesnastkowej, stąd te litery F. Każde z urządzeń, które odbierze taką ramkę, dekapsuluje ją do postaci pakietu i sprawdza, czy w polu docelowy adres IP jest jego adres. Jeśli w polu docelowy adres IP będzie inny adres niż jego, to zignoruje pakiet. Jeśli natomiast to jego adres IP utworzy nową ramkę, w której zapisany będzie jego adres MAC i przekaże ją do przesłania. Teraz już komputer, który wysłał rozgłoszeniową ramkę, wie, jaki adres fizyczny ma urządzenie, z którym chce się komunikować i taką komunikację może rozpocząć. Informacje o odwzorowaniu adresu IP na adres MAC zapisywane są w tablicy ARP każdego urządzenia, tak aby można było je wykorzystać w późniejszym czasie. Domyślnie w systemach Windows taki wpis utrzymuje się maksymalnie do 10 minut. Po tym czasie zostaje usunięty. Aby wyświetlić tablicę ARP, należy w konsoli wykonać polecenie ARP z parametrem A. Jak widać, znajdują się tutaj jakieś wpisy, co oznacza, że w ciągu 10 minut odbyła się komunikacja pomiędzy moim komputerem a innym urządzeniem. Zwróćcie proszę uwagę, że część wpisów określona została jako dynamiczne, a część jako statyczne. Wpisy dynamiczne to te, które dodane zostały automatycznie, bez mojej ingerencji. Można również statycznie, na stałe ustawić taki wpis, wówczas należy uruchomić konsolę w trybie administratora, wprowadzić polecenie arp z parametrem s, podać adres IP a po spacji adres MAC. Są to dane totalnie przypadkowe, ale jak widać wpis został dodany. No to już wiemy, jakie zadania pełni warstwa łącza danych, jak przebiega proces komunikacji z jej wykorzystaniem, wiemy też, co to jest protokół ARP oraz jak pozyskiwane są informacje o adresach fizycznych poszczególnych urządzeń. Przejdźmy teraz do omówienia najpopularniejszego standardu stosowanego w sieciach komputerowych, a mianowicie standardu Ethernet. Początki pracy nad tym standardem to odległe lata 70. Firma Xerox, będąca wówczas jedną z największych firm technologicznych, obrała sobie za cel zaprojektowanie otwartego standardu komunikacji sieciowej, który będzie służył ludziom przez wiele lat. Pod koniec lat 70. opracowała standard lokalnych sieci komputerowych, który stał się pierwowzorem Ethernetu. Obecnie Ethernet to standard, który spotykamy w większości lokalnych sieci komputerowych na świecie. Ponadto dzięki swoim zaletom stał się również standardem sieci miejskich, a w niektórych przypadkach nawet rozległych. Ethernet to można powiedzieć cały zbiór rozwiązań sieciowych, które implementowane są zarówno w warstwie łącza danych, jak również w warstwie fizycznej. Piecze nad rozwojem tej technologii sprawuje obecnie organizacja IEEE, która w 1985 roku opublikowała jej standardy i opisała numerem 802.2 oraz 802.3. Standard 802.2 odnosi się do funkcji związanych z podwarstwą LLC, ten drugi natomiast odnosi się do warstwy MAC oraz do warstwy fizycznej modelu OSI. Na sukces rozwiązań opartych na standardzie Ethernet składa się wiele czynników, ale z tych wszystkich wyodrębnić można kilka najistotniejszych. Po pierwsze, Ethernet to standard łatwy w implementacji oraz utrzymaniu. Po drugie, dzięki swej prostocie jest niezawodny. Po trzecie, posiada łatwą zdolność do przyjmowania nowych technologii, o czym powiem za chwilę. A po czwarte, jego implementacja nie jest kosztowna, co ma niebagatelne znaczenie. Wszystkie te cechy powodują, że jest on i przypuszczam nadal będzie tak bardzo popularny i chętnie wykorzystywany. Przyjrzyjmy się teraz, jak ten cały Ethernet ewoluował na przestrzeni dziesiątek lat. Mamy już XXI wiek, rok 2017, a jak wspomniałem wcześniej, prace nad tym standardem rozpoczęły się w latach 70., a pierwsze jego implementacje pojawiły się w latach 80., także sporo czasu już minęło. Początkowe wersje Ethernetu, zwane ThinNet, tzw. gruby Ethernet, oraz ThinNet, tzw. cienki Ethernet, oferowały niewiele możliwości względem tego, co dysponujemy obecnie. Stare wersje pracowały w oparciu o miedziane medium transmisyjne, jakim był kabel koncentryczny. Stosowały one fizyczną topologię magistrali, charakteryzującą się tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do wspólnego medium. Takie rozwiązanie wymagało sterowania dostępem do nośnika, które realizowane było poprzez metodę CSMA-CD. O tym wszystkim mówiłem już w pierwszym odcinku, więc już nie będę powielał tych informacji. Chciałbym natomiast w tym miejscu wyjaśnić pewną kwestię. Charakteryzując wówczas media transmisyjne, powiedziałem, że w przypadku Ethernetu z wykorzystaniem kabla koncentrycznego maksymalna przepustowość to 10 megabitów na sekundę. Być może, stosując pewien skrót myślowy, popełniłem pewne niedopatrzenie, gdyż część z Was odebrała to jako maksymalną przepustowość samego medium. Chciałbym tutaj sprostować, że ta niewielka przepustowość standardów 10 base 2 i 10 base 5 nie wynika z zastosowania. Medium, tylko z charakterystyki samego standardu. Sam koncentryk potrafi przesłać dane z o wiele większą prędkością niż te wspomniane 10 megabitów, o czym sami też pisaliście w komentarzach. Tak więc, jeśli źle mnie zrozumieliście lub też nie wyraziłem się wówczas wystarczająco jasno stosując pewne skróty myślowe, to prostuję, sam koncentryk jest o wiele szybszy niż wczesne standardy Ethernetu, którego wykorzystywały. Po latach stosowania rozwiązania opartego na topologii magistrali i koncentryku jako medium transmisyjne okazało się, że to rozwiązanie nie jest już wystarczająco efektywne. Szybki rozwój sieci spowodował zwiększenie wymagań użytkowników co do jej przepustowości i niezawodności. Zamiast kabla koncentrycznego powszechnie zaczęto używać kabla typu skrętka, kabla UTP oraz nowej topologii. Pojawiła się topologia gwiazdy, ta sama, która stosowana jest obecnie. Jednak zamiast przełączników jako centralnych punktów sieci stosowano koncentratory. O przełącznikach wówczas jeszcze nikt nie słyszał. Zastosowanie tych urządzeń, tych koncentratorów, usprawniło w pewnym stopniu działanie sieci komputerowych, ale szybko okazało się, że i to rozwiązanie nie jest idealne. Podstawową cechą koncentratora jest to, że wysyła on dane do wszystkich urządzeń, które są do niego podłączone. Działa to tak, że komputer, który chce przesłać dane do innego urządzenia, realizuje tę komunikację za pośrednictwem koncentratora. Ten z kolei nie jest tak inteligentny, aby dostarczyć dane do właściwego urządzenia, tylko wysyła je do wszystkich, które są do niego podłączone. Dopiero urządzenia, do których trafiają dane, decydują, czy są one ich adresatem, czy nie, poprzez analizę adresacji. Jeśli nie są adresatami danych, ignorują je, jeśli natomiast są, wówczas je interpretują. Tego typu rozwiązanie powodowało, że chociaż fizyczną topologią była topologia gwiazdy, to logicznie dalej było to podobne rozwiązanie do tego stosowanego w poprzedniej generacji Ethernetu. Również tutaj stosowano metodę dostępu do łącza opartą na CSMACD, co przy szybkim rozwoju sieci stało się nieefektywne. Ponadto każdy koncentrator tworzył tak zwaną domenę kolizyjną. Im więcej urządzeń podłączonych do koncentratora, tym większa domena kolizyjna, a czym większa domena kolizyjna, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia takich kolizji, co w konsekwencji ogranicza przepust i generuje częstą konieczność retransmisji danych. Tak mijały kolejne lata trwały prace nad wyeliminowaniem słabych stron Ethernetu opartego na koncentratorach, aż wymyślono inteligentne urządzenie sieciowe zwane przełącznikiem, który rozwiązywał problemy trapiące wczesne wersje Ethernetu. Przełączniki pracują w sieciach komputerowych do dziś i nic nie wskazuje na to, że szybko się to zmieni. Skąd taka popularność tych urządzeń i dlaczego są takie inteligentne? No w odróżnieniu od koncentratora, przełącznik nie wysyła danych do wszystkich urządzeń do niego podłączonych, ale tylko do jednego, konkretnego, do którego te dane są adresowane, pomijając oczywiście transmisje rozgłoszeniowe, takie jak chociażby omówione wcześniej rozgłaszanie ARP. Pomiędzy portem przełącznika, do którego podłączone jest urządzenie, a samym urządzeniem, występuje logiczna topologia punkt-punkt. Dane, które są adresowane do konkretnego urządzenia trafiają do niego i tylko do niego. Zastosowanie przełączników praktycznie w całości eliminuje ryzyko występowania kolizji, gdyż urządzenia nie muszą rywalizować ze sobą o dostęp do mediów. Jednocześnie ogranicza się wielkość domeny kolizyjnej, bo wówczas na taką domenę składa się tylko port przełącznika i urządzenie do niego podłączone. Zalet przełączników jest o wiele więcej. Każde urządzenie podłączone do portu przełącznika ma do dyspozycji dedykowaną przepustowość. Jeśli przykładowo przełącznik oferuje transmisję z szybkością 100 megabitów na sekundę, to taką przepustowość będzie miało do dyspozycji każde urządzenie do niego podłączone. W przypadku koncentratorów przepustowość ta była dzielona na wszystkie urządzenia. Dzięki wykorzystaniu przełączników możliwa stała się też transmisja danych w trybie pełnego dupleksu, co oznacza, że urządzenie do niego podłączone może jednocześnie odbierać dane i je wysyłać. Obecnie stosowanych jest kilka, nazwijmy to, wersji standardu Ethernet wykorzystujących przełączniki. Najpopularniejszy z nich to standard oferujący nominalną przepustowość sięgającą 100 megabitów na sekundę, zwany standardem Fast Ethernet. Transmisja w tym standardzie odbywa się tylko poprzez dwie pary żył miedzianych, a nie cztery, które dostępne są w skrętce. To powszechne rozwiązanie stosowane w wielu sieciach komputerowych. W większości przypadków spełnia ono wymaganie stawiane sieciom komputerowym. Jeśli sieć nie jest zbyt rozległa, nie stosuje się wielu aplikacji wykorzystujących komunikację sieciową, a także liczba użytkowników tych aplikacji nie jest zbyt duża, to Fast FastEternal będzie wystarczający. Kiedy zapotrzebowanie na przepustowość sieci wzrasta wraz z ilością przesłanych danych, wówczas można zastosować standard Gigabit Ethernet. Nominalnie oferuje przepustowość rzędu 1 gigabita na sekundę, czyli całkiem sporo. Jeśli wykorzystywany jest standard 1000BASE-T, to wówczas do transmisji wykorzystuje się wszystkie pary żył miedzianych w skrętce. Duże sieci lokalne, w których wykorzystywana jest telefonia internetowa VoIP, a także przesyłane są duże ilości różnego typu multimediów, stosują właśnie tę wersję Ethernetu. Przy wykorzystaniu standardu Ethernet istnieje również możliwość przesyłania danych za pomocą łączy światłowodowych. Przy projektowaniu sieci oraz podczas podejmowania decyzji o tym, jaki sprzęt do takiej sieci zakupić, należy brać pod uwagę, że nie wszystkie przełączniki oferują możliwość pracy w standardzie Gigabit Ethernet. Te switche, co takie standardy obsługują, mogą być sporo droższe od tych obsługujących kiedy nie Fast Ethernet. Zdarzają się również sieci, gdzie te standardy mieszają się ze sobą, ale o tym powiemy sobie w kolejnym odcinku, kiedy to będziemy projektować lokalną sieć komputerową. Istnieją również standardy Ethernetu oferujące komunikację z przepustowością sięgającą 10, a nawet 100 gigabitów. Są one stosowane głównie w sieciach miejskich i rozległych, gdyż ich implementacja jest bardzo, ale to bardzo kosztowna i mało kogo stać na zastosowanie tego typu rozwiązań w sieciach lokalnych. Wyświetlana od jakiegoś czasu na ekranie tabela zawiera spis najpopularniejszych wersji standardu Ethernet wraz z wykorzystywanymi przez nie mediami transmisyjnymi. Warto te standardy zapamiętać, gdyż bardzo często na egzaminie pojawia się pytanie dotyczące właśnie standardów Ethernetu. Całą tą tabelę znajdziecie również w pliku PDF z uzupełnieniem do odcinka. Wróćmy jeszcze na chwilę do przełączników, bo warto omówić jak te urządzenia pracują i na podstawie jakich informacji przesyłają dane. No pewnie się już domyślacie, że skoro tematem odcinka jest warstwa łącza danych i że skoro w tej warstwie procesie enkapsulacji dodawany jest adres fizyczny urządzeń komunikujących się ze sobą, no i skoro w kontekście tej warstwy omówiliśmy już rolę przełączników, to danymi jakie są przez nie wykorzystywane do komunikacji są właśnie adresy MAC. No i słusznie. Właśnie na podstawie adresów fizycznych odbywa się komunikacja z wykorzystaniem przełączników. Każdy przełącznik posiada coś takiego, co nazywa się tablicą MAC adresów. Jest to nic innego jak zbiór informacji określających, jakie urządzenie, a właściwie jaki MAC adres urządzenia, podłączony jest do konkretnego portu. Jak wygląda taka tablica, pokażę na przykładzie przełącznika Cisco i topologii, którą widzicie właśnie na ekranie. Jak widać, mamy tutaj prostą sieć lokalną w topologii gwiazdy z wykorzystaniem przełącznika. Uruchamiając jego konsolę konfiguracyjną i wprowadzając komendę show MAC address table, można odczytać jego tablicę MAC adresów. Widać tutaj, że adresy MAC każdego z urządzeń przypisywane są do konkretnego portu przełącznika. Jednocześnie zwróćcie uwagę na fakt, że każdy z wpisów oznaczony jest jako dynamiczny. Oznacza to tyle, że przełącznik sam nauczył się adresów MAC poszczególnych urządzeń, a nie dopisał je administrator. Jak odbywa się taki proces uczenia się? Jest on szybki i prosty. Z odebranej ramki przełącznik odczytuje źródłowy adres MAC i taki adres dopisuje do swojej tablicy, przypisując jednocześnie numer portu, na którym taką ramkę odebrał. Szybko, łatwo i przyjemnie. Co jednak, jeśli nie wie do którego portu dalej wysłać taką ramkę, bo nie ma wpisów w tablicy dotyczącego adresu MAC odbiorcy, tutaj następuje proces zwany zalewaniem. Można go porównać do rozgłaszania, ponieważ ramka przesyłana jest do wszystkich urządzeń za wyjątkiem nadawcy. Żeby pokazać Wam, jak to działa, najpierw wyczyszczę istniejącą tablicę MAC poleceniem Clear MAC Address Table. Tablica czysta, no to teraz zobaczmy, jak wygląda zalewanie. Wyślijmy pakiet ICMP, czyli zwykłego pinga, z tego komputera do tego. Zanim jednak to zrobię, zmieniam tryb pracy programu Pakiet Tracer na symulację, wówczas zobaczymy, jak przekazywane są ramki. OK, puszczamy pinga i przechodzimy o krok dalej w symulacji. Widać, że ramka trafia do przełącznika. Zobaczmy teraz wpis w tablicy. Mamy jeden wpis. To jest MAC adres nadawcy ramki. Przechodzimy dalej. Ramka przekazywana jest na wszystkie porty, do których podłączone są urządzenia, za wyjątkiem portu, do którego podłączony jest komputer będący nadawcą. Widać również, że urządzenia, do których ramka adresowana nie była, odrzucają ją. Na razie wpisy w tablicy nie powinny się zmienić, bo adresat ramki jeszcze nie odpowiedział. Sprawdźmy to. Tak jest, tablica pozostała bez zmian. Idziemy dalej. Komputer będący adresatem odpowiada, i przesyła ramkę do przełącznika. Przełącznik odczyta z ramki MAC adres nadawcy, którym teraz jest już ten komputer, no bo to on odpowiada na pinga i zapisze go w swojej tablicy. Zobaczmy to. Mamy drugi wpis. Zakończmy jeszcze dla porządku proces komunikacji. Jak widać, wszystko poszło zgodnie z planem. Urządzenia się komunikują, a tablica MAC adresów uzupełniona została o odpowiednie wpisy. Skoro już wiemy jak pracują przełączniki wykorzystujące standard Ethernet, to warto wrócić jeszcze na chwilę do samej teorii i zobaczyć jak zbudowana jest ramka ethernetowa. Jak powiedziałem wcześniej, nie istnieje coś takiego jak uniwersalna ramka. Każdy standard posiada swoją. Nie inaczej jest z ramką ethernetową. Na jej całość składają się: preambuła oraz znacznik początku ramki. To pola służące do poinformowania urządzenia docelowego, aby przygotował się na odbiór takiej ramki. Dalej mamy docelowy adres MAC, czyli nic innego jak adres fizyczny odbiorcy. Potem jest źródłowy adres MAC. No to nic innego jak adres fizyczny hosta wysyłającego. Następnym polem jest długość, łamane na typ. Długość oznacza wielkość pakietu, natomiast typ oznacza protokół warstwy wyższej, czyli np. IPv4. Pole dane zawiera pakiet, który odebrany został z warstwy sieciowej. Minimalna wielkość tego pola to 46, a maksymalna to 1500 bajtów. Jeśli pakiet jest mniejszy niż 46 bajtów, to dopełnia się go losowymi danymi, tak aby rozmiar całej ramki został zwiększony do wymaganego minimum, czyli do 64 bajtów. No i na koniec mamy jeszcze kod kontrolny ramki służący do wykrywania ewentualnych błędów. Urządzenie wysyłające dane oblicza sumę kontrolną i umieszcza ją w ramce. Odbiorca danych po otrzymaniu ramki również. Oblicza taką sumę i porównuje ją z sumą umieszczoną w stopce. Jeżeli sumy się zgadzają, ramka jest akceptowana, jeżeli się różnią, ramkę traktuje się jako uszkodzoną i odrzuca. Tak właśnie wygląda typowa ramka internetowa. Jej całkowita wielkość może wynieść maksymalnie 1518 bajtów, gdyż do jej wielkości nie wlicza się preambuły. Istnieje jeszcze inny rodzaj ramek eternetowych, których maksymalna wielkość może wynosić do 1522 bajtów. Takie ramki stosuje się w wirtualnych sieciach LAN, tak zwanych VLANach. VLANami zajmować się będziemy w osobnym odcinku i wówczas pokażę jak wygląda eternetowa ramka uwzględniająca identyfikator sieci wirtualnej. No nic moi drodzy, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, w którym to omówiliśmy zadania warstwy łącza danych. Poznaliśmy również protokół ARP oraz standard Ethernet. Temat oczywiście nie został wyczerpany, bo jak w każdym aspekcie sieci można go drążyć bez końca, ale przecież nie o to chodzi w tym kursie. Zachęcam do analizy materiałów dodatkowych dostępnych na stronie pasjainformatyki.pl, a także do rozwiązywania testów, które dla Was przygotowałem. Pamiętajcie również o innych ważnych produkcjach na naszym kanale, które pozwolą Wam lepiej zrozumieć świat informatyki. Zanim wyłączycie przeglądarki, prześledźcie jeszcze slajdowe podsumowanie odcinka. Ja tymczasem się odmeldowuję i uciekam przygotowywać dla Was kolejne materiały. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Damian Stelmach.